Hi, my name is Y and today I'm with the winner of first edition of Polish Voice Kids and the winner of Junior Eurovision, Roxy Węgiel. And since we both speak Polish, we're gonna do it in Polish, but you have subtitles, so you're good. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, Roxy, że przyszłaś. Mi też jest bardzo miło. Tak? Że mogłam przyjść. To jeszcze nie wiesz, co się będzie działo. Czasami coś robię z kartami, zgadza się? Mhm. I chciałem to uprościć tylko do dwóch kart, więc zrobimy to tylko z dwoma kartami. Zrobimy tak. Czwórkę. Byś mogła wyciągnąć dłoń na paska. Czwórkę tref. Potrzebujemy jeden kawałek. Połóż drugą dłoń na wierzchu. Perfekcyjnie. Wezmę też siódemkę. Też ją porwę. No. Pięknie nie jest, ale na tym to polega. Siódemkę. Teraz patrz uważnie. Widzisz moją dłoń? Co? Ja mam czwórkę, a ty masz? Co? Siódemeczkę pokaż do kamery. O Boże. To taka mała rozgrzewka. Wyciągnij dłonie przed siebie w ten sposób. Mhm. Dobra. Mhm. I zamknij. I obróć. Mhm. Super. Której wolisz ręki używać? Prawej czy lewej? No prawej. Prawej, okej. Okay. Zaciśnij, trzymaj zaciśniętą. Otwórz prawą. Okej, okay, super. Napiszę twoje imię. Tak się pisze teraz twoje imię? No. Zauważaj. Tak. Nie schodzi? Mhm. Patrz, uważaj. Weźmiemy X. I rzucę go do twojej dłoni. Bardzo powoli otwórz dłoń. Zobacz, co tu masz. O Boże. Ale to jest niesamowite. To jest rozgrzewka. To jest rozgrzewka. To jest rozgrzewka. Teraz weźmiemy jakąś... Co będzie później? Załatwię ci jakąś chusteczkę, żeby to zmyć. O Boże. Dobra. Masakra. Słuchaj, tyle co się da, bo to jest permanentny, to wiesz, to nie zejdzie całkiem. Dużo osób takie insynuuje rzeczy, że na przykład, że ty takie osiągasz piękne sukcesy i przez to nie chodzisz do szkoły. Oho, to będziesz... Słyszałaś taką opinię? Tak. Tak. Nie, nie, błagam. Niech zgadnę, twój ulubiony przedmiot, matematyka? Oczywiście. Chciałbym, żebyś wziął pisek i napisz tutaj dowolną liczbę sześciocyfrową. Możesz od cyfry od 1 do 9, nie? Żeby tam 0 nie ma wartości, więc możesz po prostu wpisz tutaj. 6. 6 cyfr. Proste. Proste, banalne. Po kolei. No nie, nie, nie. No? Jakieś losowe. Ważne, żeby on nie miał wielkiego znaczenia dla ciebie. Po prostu losowe. Dobrze. 6 cyfr, liczbę sześciocyfrową. Co tam napisałeś? No dobra liczba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jedną. No to może... Możesz się długo zastanowić, bo chodzi o to, żeby starać się nie powtarzać za bardzo tych cyfr i chodzi o to, żeby one jak najbardziej nie miały dla nas znaczenia w życiu. Bo wiesz, mamy różne, wiesz, daty i tak dalej, więc tego nie chcemy. No, dobra. Wiesz co, jakbyś mogła odtąd tutaj, tak jak w słupku się sumuje, teraz pięciocyfrową napisać. Tutaj. Superancko. Wiesz co, potrzebujemy jeszcze jednej czterocyfrowej, ale chcę, żebyś ty zakończyła, żeby nie było. Mogę 5, 3, 3. Mhm. 5, 3, 4. 4, tak? Dobra, tak. Dalej nie podawaj. Okej, okay, super. I teraz, moja droga, powstało dużo losowych liczb. Ty wpisałaś jedną, tak. Ja wpisałem jedną. Ty wpisałaś jedną, ja wpisałem jedną. I ty na koniec wpisałaś losową, tak?
To jest proste, jakbyś miała to zsumować, prawda? No. To by było banalne, bo to jest proste, te słupkowe, no, tak, no. Ale nie będziemy tego robić. No, nie, więc jakbyś mogła wyciągnąć swój telefon. Nie będziemy tego sumować, spróbujemy to sumować na kalkulatorze, więc połóż sobie tutaj kalkulator, bo ja mogę widzieć. Cudownie. Tak, czyli mamy to, co ten wpisz. 1, 5, 6, 4, 7. 4, 7. Dodajemy. 9, 5, 7. 4, 6, 3. 4, 3, 1, 5, 2. Śmiało 4, sobie wpisz. 4, 3, 1, 5, 2. I 5, 3, 4. I jaka wyszła? I wyszło 1 000 000. No, bo śpi tak łatwiej, bo ja też... Dobra. 2, 1, 6. 2, 1, 4. Okej. Zobacz. Nie będziemy tego zesłaniać. Każdy może sobie w domu sprawdzić, czy to się zgadza, czy to jest ta liczba, ale wyszła nam absolutnie losowa liczba. Ja powiedziałem oczywiście, że tutaj się żartowałem, że będziemy coś z matematyką robić, ale nie ma żadnej presji, bo to jest losowa liczba. Ty wpisywałaś liczby, ja wpisywałem liczby, ale ostatecznie ostatnią ty wpisałaś, więc ostatecznie decyzja, jaki kształt będzie ostateczny tej liczby, należała w 100% do ciebie, zgadza się? Czy byłabyś zaskoczona, gdyby na tamtej kartce było napisane ta liczba, 1 216 214? No była. Ja też byłbym zaskoczony, ale na tym polega ten program. Bądź tak dobra i otwórz, pokaż, co tam jest do kamery. Nie, ja się w ogóle boję otwierać. To by było niemożliwe, na pewno. No, na pewno. No, to jest... Co jest napisane? Przeczytaj. Spójrz na moje lewe ramię. Na moje lewe ramię, okej. Okej. Roxana. Jeżeli bym na lewym ramieniu miał napisaną tą liczbę, to by było absolutnie niemożliwe, prawda? Bo ona powstała tu i teraz. Nie ma, nie? No nie. Weź telefon. To zostanie tutaj. Była matematyka, teraz odrobina fizyki i chemii. To jest dla wszystkich młodych ludzi, którzy oglądają, żeby nie musieli tego robić w domu, a mogli sobie popatrzeć. Nie róbcie tego w domu, szczególnie jeżeli macie czujniki dymu. Ta przepowiednia się nie zgadzała, więc należy ją spalić, zgadza się? Coś się zaraz stanie, czuję. Nie, nie, spokojnie, bo się spali. To jest ten dłuższy moment, który się musi spalić niestety. Ale spokojnie. Roxana, mam do ciebie pytanie. Jak teraz się dzieje proces spalania? Była kartka i były karty, czyli papier, z tego samego jest zrobione. I magicznie zamienia się to w co? Wiesz, najczęściej odpowiedź jest pod samym nosem. W węgiel się zamienia. No. Specjalnie dla ciebie. I wiesz o tym, że mówi się o tym, że węgiel to jest bardzo, bardzo tajemniczy związek, bo on odkrywa prawdę. Teraz za pomocą odrobiny tego węgla, wezmę odrobinę tego węgla na moje dłonie. Widzisz? Widzisz moje przedramię? Lewe? Bardzo powoli zacznę wsmarowywać. Jeszcze troszeczkę. Przeczytaj liczbę, jaka tam była. 1, 2, 1, 6, 2, 1, 4. Nie wiem, czy widać to wyraźnie, ale... Potwierdzisz, że to jest 1, 2, 1, 6, 2, 1, 4.
Zgadza się? Tak. O matko. Nie da się tego podrobić. Pokażę jeszcze. Z karteczką. 1, 2, 1, 6, 2, 1, 4. Nie no, ale nie rozumiem tego. Jedźmy. Dobra, Roxana. Roxy. Wytłumaczę ci, jak to działa. Chcesz? To mogło się wydarzyć tylko dzisiaj, tylko tutaj, tylko podczas tego odcinka. Widzisz tą liczbę? Tak. Jak spojrzysz na nią z drugiej strony, to czy to coś przypomina? O matko, tak. To jest moje nazwisko. Mówiłem ci, że węgiel odkrywa prawdę. O wow. Nie no. To jest w ogóle niemożliwe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wbijajcie tam do Roxany, oglądajcie jej teledyski, słuchajcie jej muzyki. Macie linki w opisie i gdzieś na ekranie się teraz pojawi. Także wbijajcie, kibicujcie jej dalej i bądźcie częścią sukcesu tej młodej dziewczyny.